Zastanawiałem się, co bym zmienił dzisiaj w swoim domu. To jest podchwytliwe pytanie, nic. Ale gdybym budował drugi, to bym rozważył wiele innych możliwości. W czasie, kiedy ja robiłem ten dom, no to 2 lata temu troszeczkę była inna technologia. Dzisiaj ona galopuje, non-stop coś się zmienia, mamy szereg innych możliwości, innych materiałów, z których możemy skorzystać. I tutaj warto tak naprawdę sprawdzić każdą możliwość, jaką mamy. Zacznę może od fotowoltaiki, która jest bardzo bliska mojemu sercu, bo jak wiecie, no, ochrona środowiska powinna chyba być jednym z ważniejszych punktów przy budowaniu domu, po to, żeby no, ta budowa była taka zrównoważona, żebyśmy tym naszym domem nie zatruli środowiska, bo no, ta planeta jeszcze powinna wystarczyć dla wielu pokoleń. Co z fotowoltaiką? Ja mam panele, tak jak mówiłem wcześniej, w innym filmie, 330-watowe. Razem 744 kW. To jest 27 paneli, jeśli dobrze pamiętam. No niestety nie dało się więcej włożyć, bo po prostu dach jest za mały. Tutaj mam dach kopertowy. No i oczywiście te panele są od strony zachodniej i od strony południowej, po to, żeby jak najlepiej wykorzystać tą energię słoneczną. Dzisiaj, z tego co już wiem, są panele o dużo większej mocy. Też są panele, które dużo wcześniej się budzą, tak, które działają przy mniejszym natężeniu światła, przez co więcej energii wyciągają ze słońca w ciągu dnia. I tutaj na pewno bym się pokusił o takie rozwiązanie. Druga rzecz, którą bym bardzo mocno rozważył, to są mikroinwertery. Co to jest? To są takie zwykłe inwertery, tylko bardzo małej mocy, które się podłącza bezpośrednio do każdego panela. Czym to się różni? Ja w tej chwili mam jeden duży inwerter, który jest zamontowany na dole w przedpokoju. I on jakby jest podzielony na dwie połacie dachowe. I teraz jest tak, że jeśli na jednym panelu, na jednej połaci jest jakiś cień, to on praktycznie potrafi wyłączyć całą połać dachową, wtedy tylko ta druga działa. I na odwrót, co dają nam te mikroinwertery? Ano, oczywiście dają to, że jeśli cień pada na jeden panel, to tylko z tego jednego panelu nie idzie prąd i nie jest produkowany, cała reszta działa. Tak samo jeśli uszkodzi się jeden panel, to tutaj będę miał taki problem, że u mnie cała połać tego dachu nie będzie produkowała tego prądu. Oczywiście to od razu można wyłapać, bo aplikacje, które w tej chwili no, praktycznie każdy producent inwertera czy też paneli oferuje do śledzenia tej energii, jak one są produkowane, no to można wyłapać. Natomiast jeśli ktoś tego nie obserwuje, po prostu ma te panele i uważa, że one powinny być wieczne i powinny pracować cały czas, no może się w pewnym momencie zdziwić. Dlatego warto byłoby się zastanowić nad tymi mikroinwerterami i podłączyć każdy panel osobno. Minusem tego jest to, że te mikroinwertery kosztują, jeśli się zakłada 20-30 paneli, no to jest naprawdę duży koszt. Taki mikroinwerter kosztuje w granicach chyba 100-150 zł. No niemniej jednak w ciągu kilku lat na pewno to się zwróci. I tutaj co do fotowoltaiki, to na pewno bym wziął większe panele i o większej mocy i rozważył zastosowanie tych mikroinwerterów. Drugą rzeczą, na którą bym się zastanawiał, to zmiana sposobu ogrzewania domu. I teraz zachodzicie w głowę na pewno, o czym myślę. Piec na ekogroszek, czy może piec na gaz ziemny? Oba rozwiązania są dla mnie nie do przyjęcia. No bo przecież mam fotowoltaikę, to po pierwsze. Po drugie, ze spalania tego węgla czy gazu emitujemy bardzo dużo CO2 do atmosfery, a tego naprawdę byśmy, no ja bym nie chciał robić i nie robię. Alternatywą dla pompy ciepła, którą mam w tym domu, byłyby maty grzewcze. Są to oczywiście maty na prąd, bo skoro mam fotowoltaikę, to warto wykorzystać ten prąd z energii słonecznej. I tutaj te maty grzewcze mają bardzo wiele zalet. Przede wszystkim są tańsze jak pompa ciepła. To jest ich główna zaleta.
Na pewno są dużo łatwiejsze w montażu, bo przy pompie ciepła, pamiętam jak układaliśmy te wszystkie rurki, trzeba było sprawdzać ciśnienie, w hydraulikę całą zrobić sterowanie. No jest to dość skomplikowana sprawa, no i czasochłonna. Tutaj przy matach grzewczych nie ma większego problemu, po prostu rozściela się te maty, zabezpiecza delikatnie i na to można kłaść od razu panele. Co ciekawe, sterowanie takimi matami grzewczymi jest też bardzo proste, bo przy każdej macie, w każdym pokoju możecie sobie zamontować sterownik temperatury, który będzie pilnował temperatury w danym pokoju i włączał lub wyłączał te maty grzewcze tak, jak wy chcecie. U mnie niestety przy pompie ciepła jest jeden sterownik, rozważam zamontowanie drugiego. Mianowicie sterownik, który steruje temperaturą, jest na dole, tam na dole w przedpokoju. Jest to mniej więcej takie miejsce w domu u mnie, które ma średnią temperaturę. No i teraz jeśli sterownik wyczuje tam na dole, że jest za zimno, no to on zada wyższą temperaturę, ale w całym domu. Jeśli na przykład tutaj jesteśmy na górze, tu zawsze jest troszeczkę cieplej, bo to ciepło z dołu mimo wszystko wędruje do góry, no to tu nam się zaczyna robić już gorąco, wtedy kiedy tam na dole jest powiedzmy w miarę przyzwoicie. No to jest ten minus, dlatego tutaj rozważymy jeszcze zamontowanie drugiego czujnika na górze. Natomiast co ciekawego przy tych matach, każdy pokój z osobna możecie sobie zrobić sterownik, i on będzie tani, no bo przy pompie ciepła, umówmy się, też jest taka opcja, ale jest cholernie droga. Tutaj jest jeszcze przy tych matach ciekawostka taka, że one są, no producenci twierdzą, że niezniszczalne. Niektórzy dają nawet dożywotnią gwarancję. No ciężko jest to uszkodzić, tym bardziej jest pod podłogą. Tam nie ma żadnej wody, żadnych rurek, żadnego ciśnienia, po prostu jest prąd, mata grzewcza. I jest to proste, naprawdę bardzo proste w montażu i tu bym się zastanowił nad tymi matami grzewczymi. Jest jeszcze jeden rodzaj ogrzewania, o którym myślałem i są to promienniki podczerwieni. Zdania są podzielone. Przy promienniku podczerwieni medium, które grzeje dom, jest każdy przedmiot. Promiennik nagrzewa nam biurko, nie wiem, jakieś krzesło, cokolwiek i ono jest tym medium, które oddaje ciepło. Minus jest taki, że jeśli siedzimy blisko takiego promiennika, to on wtedy nagrzewa nas. Jest to po prostu mało komfortowe, więc no to trzeba byłoby rozważyć. Natomiast jest to też ciekawa opcja, którą być może zastosuję u siebie tutaj w domu jako opcja, powiedzmy, dogrzewania, żeby nie maltretować tego czujnika na dole. Lub też nie dokładać kolejnego. Na dole może wrzucę ze 2-3 promienniki podczerwieni. Może nawet taki do łazienki wstawię, chociaż tam jest najcieplej. I ostatnia rzecz, nad którą bym się zastanowił, a na pewno bym w sumie nawet nie zastanawiał się, na pewno bym ją zastosował, to troszeczkę inny styropian na ogrzewanie. Ja tutaj zastosowałem tradycyjny biały styropian 20 cm o bardzo dobrych parametrach, jeśli chodzi o izolację termiczną. Natomiast gdybym budował nowy dom, na pewno zastosowałbym już nową technologię, nowe styropiany. W tej chwili częściej już widujemy ten ciemny grafitowy styropian. On ma dużo lepszą izolację termiczną i powiedzmy, że przy 20 cm styropianu zwykłego, tego białego, który ja mam, wystarczyłoby powiedzmy takie 12-15 tego grafitowego. No jeśli ktoś chciałby naprawdę solidnie wyizolować dom, no to 20 cm styropianu grafitowego, no to by była już rewelacja. Zastosowanie jeszcze dodatkowo w takiej technologii jak ciepły montaż okien, ciepłe parapety, no robią nam z domu naprawdę niesamowicie ciepłe mieszkanie, na które pójdzie dużo mniej energii, no i będzie taniej później w utrzymaniu. Także to są takie trzy rzeczy, nad którymi bym się zastanowił, czyli mamy panele o większej mocy, do tego mikroinwertery, na podłogę maty grzewcze elektryczne zamiast pompy ciepła, taniej, większa gwarancja, łatwiejsze w montażu, no i później ocieplenie, czyli styropian lepszej klasy niż ten, który ja użyłem w tej chwili. Zastanówcie się nad tym, bo naprawdę warto.